Hej, to mam wszystkim z tej strony chyba i witam Was w kolejnym odcinku szybkich ciekawostek Dzisiaj umówimy sobie Asha, także jedziemy. Aż tyle Pokémonów z Alabasti, nie będę wymieniał jego Pokémonów, bo jest tego po prostu za dużo. No, yy, bo po prostu wędrował już po tyle regionach, że już szkoda gadać. No. Odwiecznym marzeniem masze jest zostanie mistrzem Pokémon, ale zawsze przegrywał yy, ligę, także że mu się to się nie, udawało, nie udawało, chociaż podróżował po Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unowa, Kalos i teraz podróżuje po Aloli i prawie po nie, też mu się nie uda, bo, bo wtedy by się musiało skończyć to super anime, które bardzo polecam. Matka Asha Ketchama, czyli Delia Ketcham jest nam dobrze znana. Ale o ojcu prawie nic nie wiemy, poza zmianką w drugim odcinku. Pierwszym Pokemonem Asha, jak dobrze pamiętamy, jest Pikachu. Nasz teren nie posiada ani Pokemona legendarnego, ani mega Pokemona. Ciekawostka na koniec. Jego imię po japońsku to Satoshi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tych szybkich ciekawostek. To było na tyle. Cześć!